Słuchasz drugiego sezonu Gastro Podcastu, czyli najsmaczniejszej audycji o wrocławskich restauracjach. I nie tylko. Podcast prowadzą Magdalena Michalak i Irek Solicki. Dobry wieczór, food afternoon. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzisiaj w naszym odcinku gościmy jedną z największych foodie wrocławskich. Ja bym powiedziała, że foodie influencerek wrocławskich. Tak. O sobie mówisz, nie chyba. Nie no, Maja, o tobie. Ja myślę, i ten śmiech, uwielbiam go. Myślę, że nie ma we Wrocławiu osoby, która lubi jeść i szuka dobrych produktów, która by nie znała Mai. Naszym dzisiejszym gościem jest Maja Żak, czyli pani z warzywniaka. Dobry wieczór. I jak zawsze, dajcie głośniej. Zanim przejdziemy do głównego tematu, jak zawsze mamy z Irkiem dla was kilka gastro newsów. Tak jest. Numer jeden, czyli? Papiciulo. Właśnie miałam cię pytać, jak to się wymawia, bym oczywiście nie wiedziała. A co to znaczy? To jest po hiszpańsku? Meksykańsku? To jest po latynosku. To jest taki, nie wiem, ładny tatuś. Albo tak jak z angielskiego tłumaczyć, że nice daddy. Oje, papi. O kurde, no właśnie tak mi brzmiało troszkę tak. No, w każdym razie meksykańska miejscówka na Grunwaldzie. Meksykańska, można tak powiedzieć? Meksykańska, tak. I można ich znać z Gastro Miasto, bo to jest z tego, co wiem, kolejny koncept właścicieli Łutaja. Z tego, co widziałam, obecnie na wynos lub na ogródku można jeść, ale mam nadzieję, że jak już tego słuchacie, to otworzyli już lokal stacjonarny, bo też się zapowiadało, żeby na dniach te drzwi ich się otworzyły. Mm-hmm. A napiszcie nam w komentarzach na YouTubie, co według was znaczy dokładnie papiciulo, bo ja nie potrafię tego tak przetłumaczyć słowo w słowo. No też jest to ciekawe. Numer dwa? Numer dwa to Korean Grill przy ulicy Krakowskiej 180. Maja, ty mówisz, że ty wiesz, w którym to jest miejscu, tak? Tak, koło... to jest zaraz koło bazaru. Dawna pralnia. Tak, bazar Dawna pralnia i... Obok Aksamit. No do Aksamitu to tam w takim razie kawałek. Ale co chciałam powiedzieć, widziałam, że w ten weekend, kiedy tego słuchacie, już są pierwsze degustacje, można do nich pisać i rezerwować stolik, robią takie preotwarcie. Więc jak słuchacie tego w niedzielę, to już się pewnie odbyły, można już uderzać. Nie wiem, czy są oficjalnie otwarci, czy nie. Ale... koncept brzmi w ogóle super, bo to tam sobie siedzicie, grillujecie i tak dalej. Nie? Boję się, że jak będę tam, to będę musiała iść z gaśnicą, bo pewnie coś przyjadę. Też się właśnie boję takich rzeczy rzeczywiście. Ale brzmi bardzo ciekawie. Chyba nie było takiego miejsca we Wrocławiu do tej pory. Nie znam takiej miejscówki. Myślę, że będzie zainteresowanie. Fajnie, że właśnie to miejsce zaczyna tak żyć lepiej, nie? Tak aktywnie. Fajnie. Tam lubię. Będzie coraz więcej lokali. Mogę tylko wspomnieć, że będzie to za chwilę też fajna gastronomiczna miejscówka na mapie Wrocławia. Fajnie, bo jak się otwierała nafta, to już były takie pomysły wtedy, takie dalekosiężne, nie? Żeby rzeczywiście zrobić tam takie w Łodzi off. Off, tak. Nie? Takie co, taki łódzki off, ale w Wrocławiu. Więc mam nadzieję, że za kilka lat rzeczywiście będziemy mieli taką przestrzeń, że można tam będzie rzeczywiście pochodzić, wybierać, chodzić od jednego lokalu do drugiego i jeszcze w jakiś taki... Jeszcze koncert taki, wiecie. Tak, no właśnie. Technoparty. Trzymamy kciuki. Okej, okay, numer 3 to Hala Stulecia. Tam zamknęła się jakiś czas temu po wielkiej burzy restauracja Pergola, a powstanie restauracja Tarasowa. I z tego co widziałam, kto ją robi, w sensie kto projektuje wnętrze? Cudo? Możliwe, Studio? Że Cudo. I Olek Czerwonka, więc to są ci, którzy projektowali m.in. Młodą Polskę, Pasibusa. I wiele lokali, bo wiele widzę ich ostatnio tak naprawdę na wielu projektach, w których bierzemy udział. Więc myślę, że będzie ładnie. I zobaczymy, co tam się rzeczywiście podzieje. Okej, okay, numer 4 to Ida.
Ty coś wiesz więcej na ten temat? No ja właśnie tak nie do końca wiem. Może podpytamy zaraz Maję, ponieważ ja tylko zauważam, że internet się zatrząsł w ostatnich tygodniach i wszyscy udostępniają, wszyscy chwalą i wszyscy jakby informują o tym, że na ulicy Łazienna 4 otworzy się Ida Kuchnia i Wino. I z tego, co ja gdzieś tam sobie wyniuchałam i poszperałam, no to pojawiają się tam dwa nazwiska, które za tym stoją. Czyli jest to Gosia Karkocha, którą kojarzę... albo może ludzie kojarzą z restauracji Grape, i Rafał Borys, znany z Zamku Topacz. Ile w tym jest prawdy? Wydaje mi się, że dużo, ale 100% pewności nie mam. Takie dwa nazwiska się pojawiają i według tego, co jest napisane na ich Facebooku, ma to być polska kuchnia, takie polskie potrawy tworzone z pomysłem, ale bez przekombinowania. Brzmi ciekawie. Zweryfikuję wszystko otwarcie. Nie ma co gdybać, po prostu trzeba pójść i sprawdzić, jak wszystko. Nie? Przestrzeń też jest jakby ładna. Ładna, tak, widziałem. Trochę mi, wiecie, przypomina Odę, starą Odę. Wszyscy tęsknimy za Odą. Tak, co tęsknimy za Odą. Załamane serduszko. Mhm. Więc zobaczymy. Dla mnie to jest takie, jak się zapowiadają, pomieszanie nafty z Odą. Więc brzmi ciekawie. Okej, okay, numer 5. To ulica Szewska, a tam... Pojawił się nowy wine bar na wrocławskiej gastromapie. Wine bar, który nazywa się Niewinność i jest lokalem, który przyjechał do nas z Warszawy, ponieważ w Warszawie już pod taką marką działają. I otworzyli się po cichutko w tym tygodniu, jakby nikomu nie mówiąc. Gdzieś naprzeciwko Bratwurstów, z tego co kojarzę, to jest chyba tam koło w gastropubu wrocławska. Obok dawnego Lwiwa, tak? A, okej, okay, dobra. No to tam... I moi znajomi warszawscy mówią, że bardzo fajny jest ten wine bar, bardzo luźny i bardzo fajne wina w Warszawie, więc mam nadzieję, że przyniesie i tą atmosferę, i te dobre wina do Wrocławia. No to będzie wysyp wine baru, bo pijalni otwierają się, czy otworzyli się? Nie, otwierają się przy placu Świętego Macieja. I wspomnę tylko, że coś na Grunwaldzie też powstanie. Nowego. No ciekawa jestem, kiedy coś w moich okolicach powstanie. No ja musisz się przenieść do centrum po prostu. Już bliżej się nie da. Mieszkałam na Stapowicach. Już, wiesz, Kuźniki to... To jest coraz bliżej tego centrum. No. To tyle newsów na dzisiaj. Słuchajcie nas dalej. Jak już pewnie zauważyliście, w naszym podcaście spotykamy się z ludźmi, którzy są zajawkowiczami, pasjonatami w danej dziedzinie. Gościliśmy już między innymi fotografów, restauratorów, menadżerów, twórców internetowych, blogerów, ale wszystkich tych ludzi łączyła jedna wspólna pasja i była to pasja do jedzenia. Nie inaczej jest tym razem i naszym dzisiejszym gościem, jak już wspomnieliśmy wcześniej, jest Maja Żak, znana jako pani z warzywniaka. I tak jak wspomniałam, nie mam wątpliwości, że jest to najbardziej rozpoznawalny i znany warzywniak we Wrocławiu. Tak jest. I Maja, tak jak my, kocha jeść. Tak. Przyzna teraz, albo zostanie zmuszona. Ale może zacznijmy od początku. Maja, powiedz nam, jak to się stało, że zostałaś panią z warzywniaka? Ja już pisałam na Facebooku i wszędzie rzuciłam korpo, bo korpo to nie dla mnie. Siedzenie w jednym miejscu też nie jest dla mnie. I tak szukałam siebie, ale wtedy mój tato potrzebował kogoś do pomocy. No i jak przyszłam pomóc, tak zostałam już 8 rok. A co to było za korpo? Czym się zajmowałaś w korporacji? Wiesz co, ja pracowałam w sumie w dwóch. Jednym to była... sprzedawałam samochody. Tak, byłam sprzedawcą samochodów. Nie będę tutaj wymieniała marki. A druga korporacja to była taka, która układała diety. No, czyli już takie, bliżej. Tak, to już jedzenia. Bliżej. Ja tam w ogóle na początku poszłam na staż po... szkole, bo w uczelni. No i tak zostałam chwilę i to była krótka chwila, bo ja szybko zdecydowałam, że to nie dla mnie totalnie. Mhm. Czy można powiedzieć, że z tych dwóch prac w korporacji wyjęłaś coś, co ci się przydało do pracy w warzywniaku? Bo ty sprzedawałaś samochody, teraz sprzedajesz warzywa, tu układałaś diety, które są z warzyw na przykład. Wiesz co, to umiejętność czytania na pewno, tak? I wiem, czego nie chcę, tak? Bo jakby korporacja nauczyła mnie jakby komunikowania tego, czego nie chcę. A czy były jakieś plusy pracy w tych korporacjach? Normowane godziny pracy, może tak. Wiedziałam, kiedy mam przyjść i kiedy sobie pójść do domu i nic mnie jakby nie interesowało poza.
i stała kasa co miesiąc, a prowadząc własną działalność gospodarczą... Nie, no jest super w Polsce, przecież o co ci chodzi? Nie rozumiem. Różnie. Prowadzisz działalność gospodarczą, jest super, prawda? I ty już pracujesz 8 lat, jesteś? Tak, teraz jakoś tak. A szczęśliwy czas nie liczy. A kiedy tak naprawdę doszłaś do wniosku, że warzywniak to jest taki wdzięczny temat do tego, żeby opowiadać o nim w internecie? Bo jak sprawdzałam sobie twoje konta społecznościowe, no to i Facebook, i Instagram wyglądają zacnie. Jakby nie jeden influencer lokalny może zazdrościć ci ilości followersów. Ale wiesz, na początku to wcale tak nie wyglądało. Ja w ogóle założyłam ten profil pani z warzywniaka na Facebooku tylko po to, żeby było, tak? Żeby coś było, żeby było jakieś halo, jesteśmy i w ogóle niech ktoś się dowie o nas. Bo tak było kiedyś, że jak czegoś nie było na Facebooku, to nie istniało. No, a się chciało istnieć przecież. To jak długo już masz ten profil? Kurczę, no ja myślę, że to w parę miesięcy zaraz po tym, jak tam przyszłam, założyłam, bo stwierdziłam, że trzeba coś zrobić innego niż tylko podawać ziemniaki i cebulę. A czym wasz warzywniak różni się od innych? Oprócz tego, że jesteś tam ty, można przyjść, pogadać, pośmiać się. Są jeszcze moje fantastyczne dziewczyny, które tam są na co dzień i są od rana. Wiesz co, nie wiem, no ja staram się, żeby było tam całkowicie coś innego niż w każdym innym sklepie. Także jeżeli mamy... Za każdym razem jest coś takiego... Staram się, żeby było coś dziwnego, prawda? Coś, czego nie znajdziesz w innym miejscu. Jakie to są na przykład produkty? Nie wiem, na przykład oksymel. Okej, co to jest? Chyba widziałam ostatnio rambutan. Różne, tak. Z warzyw, owoców to też chciałabym takie, żeby ktoś coś spróbował innego. No i co? I twoi klienci się jakby cieszą na to? Są zainteresowani mam takim klientów, produktem? Mam klientów, którzy chętnie próbują nowości, ale mam też takich, którzy tylko nie, to wiesz. Ziemniaki. To jest rosół w niedzielę, pomidorowa w poniedziałek i później jeszcze spaghetti najlepiej. Są, ale wiesz, każdy, ja nikomu w talerz nie zaglądam. Ja jestem taką osobą, która szuka nowych smaków i chętnie gdzieś tam coś nowego próbuje i jakby przekładam to na produkty, które są w sklepie wtedy u nas. Ja też zauważyłam, że ty tak inspirujesz ludzi właśnie na profilach pani z warzywniaka, że kiedy pojawia się u ciebie jakieś sezonowe warzywo czy sezonowy owoc, to na przykład pokazujesz przepis, co można z tego zrobić, jak to wykorzystać. Na ile to ci się przekłada, że rzeczywiście potem przychodzą ludzie i mówią: pani Maju, oglądałam na fejsie, że zrobiła pani, strzelam, szarlotkę z czymś, proszę mi dać tych jabłek. Często, tak. Tak, sam zamawiałam u ciebie przecież topinambur, a później robiłem zupę z topinamburu według twojego przepisu. To znaczy, przepis pewnie nie był mój, bo ja rozmawiam z szefami kuchni, wiesz, ja nie jestem kucharką. I ja po prostu dopytuję tych moich przyjaciół, którzy gotują na co dzień, wydawaj przepis jakiś na najlepszą zupę krem albo na jakieś coś tam innego, jakieś ciacho. I staram się odtworzyć to. Wiesz, popełniam 1500 błędów po drodze. Nieraz mi piekarnik wybuchł, wiesz. Jestem totalnie atechniczna, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ale tak, no jeżeli mi coś wyjdzie i jest to fajne i smaczne i mi to smakuje, to dlaczego miałabym się też nie podzielić tym przepisem na jakiś taki, na Facebooku. Na przykład. A zastanawiam się, ilu jakby tych twoich klientów rzeczywiście pojawia się przez to, że prowadzisz taki profil na fejsie, a na ile to są lokalni ludzie, którzy mieszkają obok? Wiesz, no to jest warzywniak. Ja nie robię niczego nadzwyczajnego. Ja sprzedaję, wiesz, ziemniaki, buraki i inne takie rzeczy. I ten topinambur. I kiszonki. Topinambur. Tak. Najczęściej są to nasi lokalni klienci. Ale mam też takich, którzy przyjeżdżają z drugiego końca Wrocławia, czy z Oleśnicy do nas specjalnie, prawda? Nie, ja przyjeżdżam rzadko, ale z Olympii Port, tak, z drugiego końca miasta. To jest Psie Pole, nie wiem, czy to jest miasto nasze. I tak jeszcze, drodzy słuchacze, spotykamy się dzisiaj u Irka w domu, więc musiałyśmy z Mają z naszych końców świata tutaj przyjechać, więc docencie, tak. 45 minut w samochodzie. I brak zasięgu. Internet w wiaderku.
Maja, a czy na przykład jakieś restauracje zaopatrują się u Ciebie? Czy to jest tak, że w jakiejś wrocławskiej restauracji zjemy warzywa od Pani z warzywniaka? Wiecie, tak. Tak. Ostatnio na przykład Młoda Polska zamawiała u mnie dziwne czarne grzyby. Lejkowiec, taki czarny grzyb przypominający kurkę, ale jest czarny. A na ile jest tak, że gdybym wymyśliła sobie jakiś taki egzotyczny owoc czy warzywo, to na ile jesteś mi go w stanie sprowadzić? Albo ile bym musiała go zamówić, żebyś mogła mi go sprowadzić? Zamówić można i próbować zawsze, chyba że akurat nikt nie pojedzie ze mną do Berlina. Okej. Bo po dziwne rzeczy to tak, Berlin i okolice. A miałaś kiedyś okazję ściągać dla klientów duriana? Tak, niestety. I co? Jakie wrażenia? Po prostu musiał przyjechać i odebrać. Nie wykładałam tego do sklepu. A, odebrał całego? Tak, w całości, bo to jest smród przeokrutny. Ale za to jackfruit pachnie przepięknie. Jackfruit jest fantastyczny, pachnie bananem, truskawką w jednym i jest po prostu moim ulubionym owocem chyba. Teraz po mangostanie. Jackfruit to jest ten taki duży chlebowiec, tak? Tak. Tak. Okay. W Enigmie był kiedyś, pamiętam. Już teraz jest modny dość, popularny, bo on jakby... Zastępuje mięso często. Tak, tylko że musi być w wersji surowej jakby troszeczkę bardziej, tak? Bo ten taki dojrzały, pomarańczowy, taki pyszny, pachnący, no to szkoda po prostu cokolwiek z tym robić, bo sam w sobie jest fantastyczny. Szkoda, że znaczy, klimat się ociepla, może będzie u nas niedługo raz. A jakie jeszcze takie najdziwniejsze rzeczy zdarzało Ci się ściągać na życzenie klienta? Albo może tak dla samej siebie z chęci spróbowania? Znaczy ja właśnie ten durian to było takie, że bałam się, że to gdzieś tam się uszkodzi i po prostu umrzemy, wszyscy zginiemy. Wszyscy zginiemy od duriana. Soplówkę jeżowatą, to też jest grzyb taki, który wspomaga pracę mózgu na przykład. No, może lepiej go nie przydawkowywać, ale jest legalny. Legalny, powtarzam. Okay. Jeszcze raz powtarzam, że jest legalny. Ale to jest grzyb hodowlany, który może być wtedy sprzedawany, inaczej jest po prostu pod ochroną. W lasach jest. Nie dotykać. Nie niszczyć. Okej. Okay. A oprócz takich egzotycznych i dziwnych rzeczy, no to oczywiście kupiby u Ciebie produkty polskie? Zwykłe takie, że tak regionalne. Powiem. Regionalne? Tak. No teraz był sezon na dziką różę, na żurawinę, na takie fajne rzeczy, z których można zrobić pyszne nalewki, czy konfitury, czy powidła, nie? A czy to jest tak, że Ty z Twoją rodziną uprawiacie również jakieś warzywa, czy tylko korzystacie z zaprzyjaźnionych dostawców sprawdzonych? Jak to wygląda? Wiesz co, u mnie to by nic nie przetrwało, bo ja cokolwiek nie posadzę, to wszystko umiera. No to tak jak u mnie. Po prostu, wiesz, tu był kwiatek, ale zdechł. On tak powinno mieć w każdej jednej doniczce. Ale moja mama jest taką zapaloną ogrodniczką i czasami mamy jakieś takie pyszności od niej z ogrodu. Mamy jabłoń, taka, która ma miliard lat chyba. Cesarz Wilhelm się nazywa i jest też tak owocuje co 2-3 lata, w zależności od roku. I mamy na przykład jabłoń, nie? Jabłka od niej. Ale ogólnie to, wiesz, to nie są ilości, które my byśmy byli w stanie przerobić. Także mamy już, mój ojciec to prowadzi, teraz będzie 40 chyba 8 rok, czy 6, jakoś tak. I po prostu ma już swoich zaprzyjaźnionych i takich stałych dostawców. No właśnie o tych dostawców chciałem zapytać, czy ty utrzymujesz z nimi jakieś takie bliższe kontakty? Odwiedzasz ich, jeździsz do nich po odbiór towaru? Zajmuje się tym mój tato. Ja mam swoich tam, czy ja jeżdżę po swoje truskawki, ja jeżdżę po te ekologiczne warzywa i owoce, a mój ojciec te takie tradycyjne. U jakich lokalnych dostawców się zaopatrujecie? Bo ja czasem widzę, że są u ciebie, nie wiem, kiszonki jakieś, tak? Schneider. Tak, ci, co jakby tutaj działają lokalnie, to u nas są, czy właśnie, czy Kiszone Specjały, czy Schneider, czy jakieś, czy oczywiście Arek Dziakowski,
No to, to jakby, ale to już mają wszyscy i jak widzę, że już ktoś jest w 58 sklepie, to mówię, o nie. Trzeba usunąć z półek. Nawet nie usunąć, ale już wiem, że to jakby, ja mogę mieć to pierwsza, a za chwilę będzie miało to, będą mieli to wszyscy i to już nie będzie takie sprzedawalne, prawda? Czujesz się trochę tak, że właśnie pojawiają się rzeczy u ciebie, nabierają popularności gdzieś w okolicy i potem można je też kupić w innych sklepach? No niestety tak jest. Niestety, bo muszę za chwilę kombinować i już szukać czegoś nowego. A niekiedy to już się kończą możliwości też, prawda? No ale wtedy na przykład zlecam, żeby wyprodukowali coś tylko dla mnie. Okej, można u ciebie kupić warzywa i produkty lokalne na miejscu. Przypomnijmy, jaki to jest adres. Koszalińska, numer? Koszalińska 6, ale w ogóle to jest hit. Bo Koszalińska 6 kieruje wszystkich na blok, który jest obok, ale my też mamy Koszalińska 6. Halo miasto, jaki mam adres? Jak wpiszecie pani z warzywniaka w Google, to będzie. Nakieruję. Będzie prościej. Poznacie dwa małe kioski stojące przy Koszalińskiej, to jest prawy kiosk, ale na szyldzie jest Pszczółka Maja. Jestem Maja, to jest Pszczółka Maja. Tak sobie, bo rozmawiaj z moim tatą. Mój tata to powinien siedzieć się tłumaczyć z tej Pszczółki Mai. Okej, ale kupimy te wszystkie produkty na Koszalińskiej, ale wiem, że możemy zrobić zakupy również online, tak? Zmusiłeś mnie do tego. Długo broniłaś się przed tym działaniem online, ale widzę, że już się poddałaś i od kiedy można zamawiać online? To znaczy, wiesz, jak wybuchła pandemia, to ja szybciutko postanowiłam dowozić owoce i warzywa do domu, bo miałam po prostu, nie wyrabiałam. Na miejscu nie wyrabiałam, a w dostawach to też jeszcze gorzej chyba było. I na początku wyglądało tak, że się wysyłało do nas SMS-a z listą zakupów, adresem, płaciło się blikiem najczęściej albo przelewem natychmiastowym. No i to po zamknięciu sklepu dowoziłam z tatą wtedy do domu. Więc byłam w domu już pierwsza, druga w nocy. Było super. I od rana znowu spisywanie zamówień i tak dalej. Ale nie żałuję, bo to było naprawdę dla mnie, to był taki, wiecie, na maksa intensywny czas i ja się po prostu, ja lubię, jak coś się dzieje, nie? Bo teraz mamy, wiesz, tak trochę jest, już się to wyciszyło, już wszystko jest pootwierane i w ogóle. Ale wtedy, no to ja nie wiedziałam, co ręce włożyć i byłam tak zmęczona, że szybko spałam i szybko wstawałam. I to było fajne. No i teraz, czekaj, od poniedziałku zaczynaliśmy ze sklepem takim, że już tam sobie klikasz, już cywilizacja dojechała do mnie do sklepu, słuchajcie. Także już możesz kliknąć, zamówić i pani ci przywiezie. Albo pan. Powiedzmy, to jest na portalu? To jest nie portalu, tylko jak się mówi, platformie, tak? Aplikacji? Tak, to jest platforma firtel.pl. Firtel.pl, to jest trudne, nie? Tak, to ja w ogóle miałam problem z nazwą. Poznańskie to jest jakieś nazwa? Tak. Co to znaczy firtel? Furtka? Strzelam teraz już totalnie, nie? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale tak, ale działamy i to jest fantastyczna ekipa i bardzo mi pomogli i naprawdę jestem im wdzięczna, że oni gdzieś tam też cisnęli i stwierdziliśmy, że kurczę, no super sprawa. Ale oni zajmują się dostawą, czy ty dalej targasz te skrzynki? Nie, to już oni. Ja w ogóle podczas pandemii, jak jeszcze były te zamówienia takie online, że sobie wysyłali mi ludzie SMS-a, no to miałam już później firmę taką, która mi to dowoziła. Ile takich SMS-ów potrafiłaś dziennie dostać? W takim boomie największym to gdzieś z 50. Wow, jak na taki mały warzywniak lokalny. Nawet nie wiesz, co się działo u nas na zapleczu. I po prostu my naprawdę mamy malutki ten sklep. I te zamówienia były wszędzie. Naprawdę wszędzie. I no a później to wiadomo, to spadało, tak? No bo jednak to nie jest taki produkt, po który najczęściej, który zamawiasz online, nie? To nie ma chyba jeszcze takiego nawyku, chociaż mi się wydaje, że pandemia i tak już zrobiła z nas jakby bardziej otwartych na to, żeby zakupy codzienne ktoś nam jednak przywoził, zamawiać raz na tydzień, raz na dwa tygodnie większej ilości, żeby rzeczywiście jakiś kurier przyjechał i przywiózł pod drzwi, niż chodzić po okolicznych sklepach i zbierać, nie? Tylko warzyw nie zamówisz raz na tydzień.
Dlatego chyba, że musisz zamówić częściej. Dlatego przed tym się tak broniłam, bo jednak wolę widzieć moich klientów. Ja jestem też taka staromodna, staroświecka i w ogóle te wszystkie internety i tak dalej. Ty tak teraz mówisz, że się w tych internetach świetnie odnajdujesz i jakby brylujesz tam i to wygląda, jakbyś ty po prostu nie robiła nic innego w życiu, tylko pisała posty na fejsie, które po prostu ściągają mega uwagę i są mega angażujące i po prostu sprawiają, że czytając je masz uśmiech na twarzy i sobie myślisz, co ta Majka znowu tam naprawdę, to jest mi bardzo napisała. Ale to nie są tylko posty, bo przecież to są nagrania wideo, więc jakby wiesz... Tak. Nie, słuchaj, ja po prostu robię to wszystko chyba intuicyjnie. Ja nie mam żadnego przygotowania ani szkoły w tym zakresie. No właśnie miałam pytać, czy ty może gdzieś jak przyszła pandemia, to stwierdzić, okej, muszę teraz rozhulać tego Insta albo tego Face'a i może, nie wiem, szukałaś jakichś szkoleń, kursów, coś, albo pytałaś jakichś ludzi, jak to zrobić tak, żeby było dobrze, czy to raczej taka twoja, czy to jest twój wrodzony talent, ukryty wcześniej? Ukryty. Wiesz co, ja miałam jedyny kurs, który sobie zrobiłam, to z marki osobistej u Konrada i to było tyle. Jakoś to się tak samo z siebie. No i rozbujałaś markę osobistą. No i właśnie chciałam pytać, czy to widzisz jakby od momentu, kiedy ty postawiłaś tej komunikacji na siebie, no bo tak naprawdę to tak wygląda, nie? Ludzie kojarzą panią z warzywniaka jako... No, że to jesteś ty, nie? Jako osoba Maja, która to prowadzi. Twój tata się gdzieś tam pojawia w twoich postach czasem, że on jest, ale tak naprawdę główną postacią jesteś ty tam. To czy bo ty... ja prowadzę te socjale, także no, ktoś musi brać na klatę najgorsze. Wiesz, bo to jest jednak ciągle informowanie i tak dalej, to też kupę pracy. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że to... Boże. Tyle zachodu tego wszystko kosztuje. Ale czy ty widzisz od tego momentu, kiedy rzeczywiście zaczęłaś się pokazywać ty i jakby budować tą markę osobistą tak bardziej opartą na tobie niż na samej marce warzywniaka, czy ty widzisz, że to się na przykład przełożyło czy na ilość klientów, czy może takie bardziej większe zaangażowanie tych klientów? Czy spotykasz nie prowadzę statystyk, ale jakby kojarzą mnie jako mnie i przypisują później sklep, tak? Do tego. Do wizerunku. Więc... Mają twarz, mają osoby, mają zaufanie. Może też w taki sposób. Nie, mają nie Maję. Mają Maję. O kurczę. Mają Maję. Jaki suchar w trakcie. Nie mogę. Mają i piszą mi i jakby fajnie mnie to bardzo cieszy, że mają ludzie do mnie zaufanie. Ja nie chcę zawieść tego zaufania, bo jest to dla mnie bardzo ważne, tak? Żeby ludzie do mnie wracali, a nie, że wiesz, ja nigdy w życiu nie przyszłoby mi przez myśl, żeby kiedykolwiek kogokolwiek w życiu oszukać, bo to jest w ogóle, to nie moja energia i ja wiem, że karma wraca szybciej niż mama z wywiadówki, więc to wolę być grzeczna. Grafiki na twój profil robisz też sama? Tak. Canva? Canva. Bardzo fajnie ci to wychodzi. Kanta. Chyba nawet kiedyś zapisałem sobie twoją grafikę taką z arbuzem. Była? Była. Była. Tak, bo to... Podobała ci się? To było ładne. Dziękuję. Także widzisz, Irek, Maja się nie szkoli u ludzi, ale może Maja by mogła szkolić ludzi, jak się robi prawidłowo. Social media, prawda? Social media, no. Zemdlałabym. Miała coś powiedzieć więcej niż 4 osób. Masakra. Nie, no ostatnio ci bardzo dobrze szło. Tam przecież sala była prawie że pełna. Chyba z tego, co widziałam. Ale znałam niektórych ludzi, więc było łatwiej. Czyli jak już kogoś znasz na sali pełnej ludzi, to sobie skreślasz, że ci się nie liczy. A prowadzimy, co to był za event? Co to było? Zdalnie, lokalnie. Czyli taka inicjatywa chyba miejska, tak? Prowadzona przez agencję 25 Watt i przez Software House, jeżeli dobrze kojarzę. Nie pamiętam teraz nazwy, ale zapraszają raz na miesiąc do rozmowy lokalne marki i Maja właśnie była ostatnio gościem, była też transmisja live, ja sobie oglądałam na telefonie i mówię Maja, nasza Maja. W odcinku wcześniej był pan Pablo, czyli też taka marka odzieżowa. Obuwnicza chyba, tak? Obuwnicza. A za chwilkę chyba będzie kolejny odcinek, ale jeszcze nie widziałam, kto tam się ma pojawić. I to super. Ciebie do współpracy Maja zaprosiło miasto. Maria teraz też współpracuje z miastem Wrocław.
Ja jeszcze Cię, Maja, chciałam zapytać o jedną rzecz, ponieważ oprócz tego, że jesteś świetna w Instagrama i prowadzisz Panią z Wyżywniaka, masz swój prywatny profil, jest jeszcze trzeci profil, który pokazuje Twoją kolejną pasję, którą jest fotografia. Taki miałam... pomysł? Przebłysk. Przebłysk emocji. Gdzieś tam chciałam sobie ulokować 32 sekundy wolnego czasu w ciągu dnia i tak sobie stwierdziłam, że taki projekt zrobię moich ulubionych kucharzy. No właśnie, bo to była fotografia ludzi z gastro. Tak. O, a ja tego nie znam. Gdzie to znajdziemy? Taka fotografia od kuchni. Tak się to nazywa? Fotografia od kuchni? Ja nawet nie pamiętam, już powiem Ci szczerze. Powiem Ci szczerze, że jakby pandemia sprawiła, że gdzieś tam porzuciłam to, ale na pewno do tego wrócę, bo już będę miała teraz trochę więcej czasu. No i sobie pochodzę. Najpierw porobię zdjęcia. Ja tam właśnie widziałam między innymi właśnie Krzysia Maduszkiewicza tak. Z piekarni, z warsztatu. Wspomniany był Olaf. Olaf Ratz, tak. Mentor życiowy i kuchenny. I Piotrek? Piotrek, tak. Piotr Nowak z byłego Noriko. Kiedyś Noriko, teraz... wolny człowiek. Tak, on zawsze jest wolnym człowiekiem, pełnym pasji i poszukuje najlepszych smaków. Ale takie właśnie ciekawe persony, dosyć charakterystyczne w mieście, takie, no powiedziałam, charakterystyczne, to jest dobre słowo, bo rzeczywiście na tym profilu można było znaleźć. Więc mam nadzieję, że wrócisz do tego. Jak najbardziej. Teraz naprawdę będę miała więcej czasu, ze względu na to, że ten sklep już tak ogarnęłam. Mhm. Oddajesz? Tak. Delegujesz komuś? Deleguję. Pierwsza rzecz, którą deleguję w swoim życiu. No właśnie miałam pytać, czy mając tyle zadań i jakby tyle zajawek też, czy to jest tak, że wszystko robisz sama i wszystko sprawdzasz sama i rzeczywiście jesteś jeszcze w sklepie, bo to mówisz, żeby jesteś w sklepie, bierzesz skądś towar i jeszcze go wozisz do ludzi. To już teraz nie dostarczam. Już jedno oddelegowałaś. Fyrtel. Teraz jeździ fyrtel, wcześniej parę miesięcy jeździła inna firma. No, ale już się nauczyłam, słuchajcie, bo doba mi się skończyła w pewnym momencie i było za mało czasu na oddychanie. I jeszcze między tym wszystkim robiła zdjęcia, odwiedzała knajpy, no bo ja też Maję śledzę, więc wiem, że ona też lubi po knajpach sobie pochodzić, zjeść, pójść tutaj na jakąś degustację, tutaj się czasem spotkamy przy jakimś winie i tak dalej. To jest człowiek, który po prostu jest wszędzie. Aż się dziwię, że nie kandydowała na radną na Kuźnikach. Ale ja nie jestem z Kuźnika. O nie. Bo nie wiem, czy wiesz, Irek został radnym. Gratuluję. Ale psie pole? Swojczyce. Przepraszam. Macie już tramwaj? No właśnie, panie radny. Kiedy będzie tramwaj? Kiedy tramwaj na psie pole, panie radny? Tak właśnie będzie. Ej, dobra, to ostatnie pytanie. Poczekaj, linki do pani z Warzywniaka i do twojego profilu na Instagramie, tak? Jak nazywa się ten profil w ogóle? Pani z Warzywniaka. Nie ten. Fotograficzny. Nie, to w ogóle o tym nie mówmy, bo to tam... Nie, no wszystko są bardzo ładne zdjęcia, co ty. Bardzo przyjemnie się ogląda. Bo to są ładni ludzie. No. Ale tam to będzie rozbudowane bardziej. Ale jak nazywa się ten profil? Ja nie pamiętam, ale pamiętam, że jest. Nie mam internetu. Jakbyś tam trochę przynieść wiaderku interesu, no to może sprawdzimy, Irek, ale na tych twoich... Dobrze, to ja znajdę ten profil i umieszczę go w komentarzu na YouTubie, pod filmem. Opisie. Pod naszym podcastem. Tak, tak będzie. Zobaczymy, jak pójdzie. Dobra, to ja bym chciała na koniec najważniejsze pytanie zadać, bo ja coś trochę wiem, ale to będzie takie pytanie kończące ten odcinek. Kim tak naprawdę jest pani z Warzywniaka? Moja babcia. Czyli to nie jesteś babcia ty. Babcia Halinka, nie. wiesz co, jak byłam mała, na każdym kroku, jak przychodziłam do sklepu, do taty, to było, przyszłam do pani z Warzywniaka. Moja babcia tam była od zawsze. Mhm. Od zawsze była. I ona jeszcze sobie tak pracowała. Jakby mogła, to by chętnie teraz przyszła i nam wszystko poprzekładała po swojemu.
No ale wszyscy szli do pani z warzywniaka. No, tak zostało. A babcia przychodzi jeszcze czasem, sprawdza jak tam się... No a jak? Warzywniak co ty, a, co ty a co ty myślisz? Przychodzi i mówi, Majeczko, co ty tutaj masz jakieś... Co to było? To ten dziwny owoc? Rambutan. Tak. To pinambur warzywo. Nie jest tak, że babcia przychodzi i mówi, co ty mi tutaj naściągałaś jakichś dziwnych rzeczy? Na początku tak było. No, tak? Na początku było, a ktoś to kupuje w ogóle? Babciu nie. Babciu tak sobie ściągam, żeby sobie ładnie nie, wyglądało. Nie, to jest, wiesz, to jest przeurocze, to jest przekochane i ja naprawdę jestem wdzięczna i mojemu tacie mocno i babci, że oni gdzieś tam... Wiesz, cały czas są taką tutaj takim, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, takim aniołkiem jakby. Tu wiesz, to jest diabełek, to jest aniołek, tak ci podpowiadają. Ja jestem zawsze tym diabełkiem, a oni zawsze są tym aniołkiem, który gdzieś tam, to trzeba zrobić troszeczkę inaczej. Wiesz, to jest doświadczenie, oni w tym handlu są od zawsze, tak? Kupę lat. Mówisz właśnie, że ile lat? No, teraz jakoś chyba 48. Muszę wejść, jakieś dokumenty sprawdzić dokładnie, kiedy został założony sklep. Ale 45 to na pewno. 45 lat to już na pewno. Więc to jest też, wiesz, to był jeden z pierwszych warzyw, w ogóle kuźniki, to kiedyś wszyscy tam mieli ogródki i każdy się po głowie pukał, jak mi opowiadają, że gdzie Waldek warzywniak zakłada, jak to wszyscy mają ogrody swoje, nie? No ale jednak prawie 50 lat później warzywniak dalej stoi. Warzywniak u pani z warzywniaka, czyli babci. Babcia, jak ma na imię? Halinka. U babci Halinki. Pięknie. Bardzo mi się podoba. Wiesz, to jest taka rodzinny klimat. Ja to rozbujałam troszeczkę bardziej w internecie i tylko tyle jakby jest moje zasługi. To wszystko jest, wiesz, to jest wszystko mojego taty, mojej babci. No. Ja tam jestem tylko w internecie. Maja, naszym stałym punktem programu jest to, że chwalimy się, co jedliśmy dobrego ostatnio, w ostatnim tygodniu, miesiącu, tym roku. Albo mówimy o swoich ulubionych miejscach we Wrocławiu. Masz dowolność. Zarekomenduj nam coś. Pierogi mojej mamy. Dziękuję. Ja też w tym tygodniu jadłam, ale mojej mamy. I tak pyszne, no. Pierogi mojej mamy, tak, to jest moja ulubiona potrawa. Ale ostatnio jadłam przepyszne curry w Yuna, sushi na Królewieckiej. Tam jest ten pasaż królewiecki taki i kurczę. To jest lokal na piętrze, na pierwszym piętrze, prawda? Tak. Bardzo mi tam smakowało i było spoko, wiecie. To nie jest jakby fine dining i tak dalej. Bardzo przyjemnie, bardzo dobre jedzonko. Fajna, sympatyczna obsługa. Tak, tam jest świetnie. To jeżeli chodzi o klimacik, to super. Tak, i to jest chyba mało znany lokal w ogóle, więc polecam. Nie wiem dlaczego. Sushi ale... Yuna, ulica Królewiecka, numeru wyjątkowo nie pamiętam. Pasaż Królewiecki, piętro pierwsze. Bardzo sympatyczne jedzonko. Ja sobie zapiszę, sprawdzę. A jakbyś miała powiedzieć tak szybko z głowy twoje ulubione knajpy w mieście? Ja wiem, że ty dużo chodzisz i dużo jesz, więc... Takie, do których najczęściej wracasz, albo z największą sympatią? Z największą sympatią. Wiesz co, kurczę. Ja każdej mi pasuje coś innego. I to jest, wiesz, tutaj jakaś dobra sadka, tutaj zupa. Każdy jest dobry w czymś innym. Ale tak najbardziej to w głowie mam gdzieś tam kolację w Noriko, nie? Zawsze. To mi tak super. Okej. Noriko jest ciągle przede mną. Ja tak ciągle odkładam w czasie i szukam dobrej okazji, żeby w końcu do Noriko pójść. Nie nadeszła jeszcze ta... Właśnie wszyscy tak chwalą Noriko, prawda? Mieliśmy odcinek z Dominikiem, też jakby bardzo dobrze wypowiadał się Noriko. Ja też nigdy nie dotarłem do Noriko. Wszystko no najwyższa przed nami. Pora. Polecam. Najwyższa pora. Panno Michalak, a pani co jadła dobrego? Ja byłam w pizzerii Margherita. Pokazywałam na stories w ramach mojej współpracy z miastem. Panu Preclu byłam oczywiście po raz kolejny, chyba dwa razy w tym tygodniu, albo trzy byłam panu Preclu. A jeszcze Preclu. Byłam w Wypaśniku. O właśnie, no. Koło mnie, słuchajcie, wiecie, gastronomiczna pustynia, jeśli chodzi o moje rejony, nic nie doje. Pandemia była super, tam wszystko dojeżdżało, słuchajcie. Wypaśnik, czyli Gagarina? Tak. To zdradzę ci sekret, że będzie tam niedługo fajny azjatycki lokal. Boże, nie jedzenie. Powiem,
w końcu nie jedzenie w moim rejonie, nie, tam jest masakra. Ale będzie Azja. Ale bardzo, bardzo w tych moich rejonach to na dowóz, na dowóz pizza, lubię. Tak, to na dowóz, a na miejscu no to fancy, nie? Fancy tam jest super. No ja też lubię, bardzo się cieszę, że się tam otworzyli pomiędzy mną a tobą. Jest fancy. No. Jest fancy. A jeszcze dzisiaj byłam na kebabie w Neobabie. I Neobab otworzył drugą salę, czyli w ogóle salę otworzył, bo mieli tylko takie wejście, że się stało, odbierało, ewentualnie jadło na ogródku i się szło. A teraz otworzyli salę. Jest bardzo ładna, taka designerska, do łazienki się idzie, jest cały korytarz luster, neony są, kwiatki rosną, ładnie to wygląda i kebabik bardzo zacny, tak jak zawsze. Ciekawe, kiedy otworzą drugi punkt, bo liczę, że może gdzieś tutaj w mojej okolicy coś powstanie. A może tak w mojej w końcu. Co? A nie, może na Olimpii jest miejsce pod kebab i ja liczę, że to Neobab może, będziemy się tak może się tutaj przepychać. Zdecyduje. Każdy niech otworzy swojego. Kuźniki, popowice, wszyscy chcą przygarnąć coś... Co się je. Tak, dobrego do jedzenia. No a Irek, a ty co jadłeś ostatnio? A ja byłem w projekt pizza, ale na Zawalnej. Liczyłem, że spróbuję tego ich nowego ciasta, to, które się nazywa chyba projekt pizza 2.0, tak? Tak. No i chyba muszę się wybrać do Hali Świebocki, bo tam tylko, jak się dowiedziałem, można dostać tą pizzę z nowej receptury, którą tam stworzyli. Tak, i ona jest bardzo, bardzo smaczna. Ona jest podobna do Mani Smaku. Jakbym miała porównywać jakby z jakąś pizzą inną w mieście, to takie ciasto podobne do Mani Smaku. Ilość składników też podobna do Mani Smaku. Czyli to nie jest taka napolitana, lejąca się z małą ilością składników do góry, tylko taka... No, porównywalna do Mani Smaku. I naprawdę, jak lubię Mani Smaku, to ta pizza w projekt pizzy na Hali Świebockiej też mi bardzo przypasowała. No, to spróbuję w hali, bo mówię, nastawiłem się trochę, że będzie tam inna pizzka, ale... Muszę do Hali Świebockiej. Tak jest. W tym tygodniu. Marsz. Na zdrowie. Okej, ostatni punkt naszego programu, czyli suchar. Ostatnio namawiam naszych gości na... to, żeby zaprezentowali swojego suchara i Maja ma coś dla nas. Dasz radę. Spalę suchara jak moje kotlety. Także. Jak się nazywa chudy pies? Anoreksio. Proszę. Spalę się ze wstydu. Dziękujemy wam za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Nie piszcie negatywnych komentarzy. Jest późno. Nie wiemy, co mówimy. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać w każdą niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia. Na razie. Pa! Oje, papi!